Cześć, nazywam się Luiza, jestem trenerem personalnym w MyFitnessPlace i przygotowaliśmy dzisiaj dla Was ćwiczenia na wzmocnienie i otwarcie bioder. Pierwszym ćwiczeniem, jakie wykonamy, będzie obszerne krążenie biodrami w jednym i w drugim kierunku. Chciałabym, żebyś skupiła się na tym, aby wykorzystywać maksymalny zakres ruchu, nie śpiesz się i z każdym krążeniem staraj się delikatnie ten ruch pogłębiać. Wykonaj 10 razy krążenia w jedną stronę i następnie powtórz tę czynność w przeciwnym kierunku. Kolejnym ćwiczeniem będzie przyciągnięcie kolana i otwarcie bioderka na zewnątrz. Zostańmy w tej pozycji około 20-30 sekund. Jeśli nie możesz, to co 10 sekund rozluźnij biodro, nogę i pośladek i wykonaj ten ruch 3 razy. Następnie zmień stronę, wykonaj dokładnie tę samą czynność i powtórz tą sekwencję 3 razy. Kolejne ćwiczenie wygląda następująco. Robimy duży rozkrok, szerszy niż nasze biodra i będziemy schodzić pośladkami w dół. Zależy mi na tym, żeby wasze kolana i biodra szły jak najmocniej na zewnątrz. Nie zostawiamy ich z przodu, rozpychamy na zewnątrz. Pokażę tę pozycję bokiem. Duży rozkrok, stopy skierowane na zewnątrz, pośladki, biodra kierujemy w dół. Kolana rozpychamy jak najmocniej. Zostań w tej pozycji 10 sekund i powtórz to 10 razy. Kolejne ćwiczenia będą w pozycji leżącej, siedzącej na podłodze. Kolejne ćwiczenia wykonamy na podłodze. Pierwsza pozycja, zgięte kolana. Siadamy sobie w takiej pozycji i chciałabym, żebyś wypychała mocno brzuch do przodu. Tak, żeby plecy były proste, głowa wyciągnięta w górę, urośnij delikatnie i pozostań w tej pozycji około 30 sekund. Łokciami możesz delikatnie starać się rozpychać kolanka na zewnątrz. Następnie unosimy ręce w górę i przechodzimy z lewej strony do centrum i w prawym kierunku. Klatka porusza się swobodnie, naturalnie, razem z ruchem, jaki wykonujecie kolanami i biodrami. Wykonaj 5 do 10 razy obrót w jedną i w drugą stronę. Następnie przyciągnij swoje stopy. Trzymaj je za staw stukowy, nie za palce, tak żeby wszystkie więzadła były bezpieczne i staraj się sięgać kolanami w stronę podłogi, jak najmocniej możesz. Plecy proste, głowa wyciągnięta. Zostajemy w tej pozycji. Przytrzymaj ją 10 sekund, rozluźnij nogi, wyprostuj je i powtórz to 5 razy. Kolejna pozycja to pozycja tak zwanej żaby. Kolanka i stopy mają być na tej samej wysokości. W miarę możliwości rozjeżdżamy się kolanami na zewnątrz i biodro kierujemy w dół. Jeśli dasz radę, zrób podpór na przedramionach i trzymamy tę pozycję 30 sekund. Będziemy powtarzać to ćwiczenie 3 do 5 razy. Za każdym razem przy wyjściu rób to bardzo ostrożnie. Składaj stopy, kolana, przejdź do podporu. Usiądź na piętach, odpocznij chwilę i powtórz tę czynność. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych ćwiczeniach.